Boże, coś wam powiem. Człowiek to nie tylko rozum i wola, lecz także emocje. Człowiek pozbawiony emocji to człowiek chory. Jezus tymczasem był człowiekiem prawdziwym, zdrowym. Jego emocje nie były udawane ani rytualne, ale autentyczne. Jezus zapłakał nad miastem, które nie rozpoznaje znaków czasu. Wcześniej zapłakał nad grobem Łazarza, nie z powodu jego śmierci, bo zaraz miał go wskrzesić, ale z powodu niedowiarstwa ludzi. Będąc na zboczu Góry Oliwnej, gdy słyszał już wiwatujący tłum, który rozpoznawał w nim króla mesjańskiego, zapłakał i powiedział: o, gdybyś ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz to, co stało zakryte przed twymi oczami. W tym samym ogrodzie za kilka dni przeżyje ciężką chwilę modlitwy i opuszczenia, a mimo wszystko nie będzie myślał o sobie. Historia niewierności jego ludu powoduje ból w jego sercu. Jezus płacze z powodu zamkniętego serca wybranego ludu i wybranego miasta. Ponieważ nie miało czasu, by otworzyć mu drzwi, było zbyt zajęte i zbyt zadowolone z siebie. Jezus płacze, abyśmy nauczyli się płakać wraz z Nim. Oddaje swoje życie, żebyśmy mogli żyć, żebyśmy w Jego bólu mogli się odnawiać każdego dnia. My możemy doprowadzić Boga do płaczu swoim własnym postępowaniem. Bo skoro mogę to uczynić, mogę także sprawić, by Bóg się uśmiechnął. O tym napisał ksiądz Jan Twardowski. Jeśli jest noc, musi być dzień. Jeśli jest łza, musi też być uśmiech. Święty Bazylii Wielki przestrzega nas, do czego nie powinniśmy dopuścić. Z przerażeniem myślę o niebezpieczeństwie, że mógłbym przez nieuwagę lub pochłonięcie się próżnościami zapomnieć o miłości Boga i być dla Chrystusa przyczyną wstydu i hańby. Jakże to łatwo pójść swoją drogą. Zostawić to, co wartościowe, i zająć się rzeczami drugorzędnymi. Odkrywając świat, słońce, gwiazdy, gubimy siebie. W kontekście tej Ewangelii widzimy, że serce Jezusa jest bardzo wrażliwe na ludzką obojętność i pogubienie, a tym samym dostrzegamy, że nasze serca nie zawsze reagują właściwie na różne dramaty. Jezus chce być obecny wśród swoich dzieci, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących. Nam nie zaszkodzi, żeby zrozumieć tę czułość, którą Chrystus nas obdarza. Jego miłość jest tak wzniosła, że On sam stał się mały i pokorny, mówi święty Ambroży, żeby nas wywyższyć. Słowo mówi do nas, że skoro nie ono samo może wpłynąć na ludzkie życie, to może właśnie te łzy Zbawiciela przemówią do nas i poruszą nasze serca. Obudzą naszą wrażliwość na drugiego człowieka i na prawdę. My do wielu rzeczy się przyzwyczajamy i oswajamy się z nimi. Do czasu żyliśmy pandemią, a później przyszło zobojętnienie. Do czasu żyliśmy wojną na Ukrainie, a później przeszliśmy do porządku dziennego. Aktualnie żyjemy wszystkim, ale czy żyjemy Słowem Bożym, które zapowiada nam trudny czas, jeśli nie będziemy mieli otwartych oczu? Jeżeli nie, to proroctwo Jezusa może dotknąć i nas. Bo przyjdą na Ciebie dni, gdy Twoi nieprzyjaciele otoczą Cię wałem, oblegną Cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię Ciebie i Twoje dzieci z Tobą i nie zostawią Tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu Twojego nawiedzenia.